Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. W sumie mamy ten sam dzień co z poprzedniego vlogu, czyli z przywozu, z wyjazdu po słomę i sianokiszonkę. Przestało padać. Zdecydowałem się, że pojadę rozsiać w końcu ten nawóz pod te buraki. Mam nadzieję, że na polu nie będzie mokro. Wszystko się okaże. Jutro zapowiadają 18 stopni. Można by uprawić. I może uda się, że przyjedzie jutro zasiać. Pan, który będzie siał, mówi, że jutro rano dopiero da znać. Więc kurczę. Ale źle to zrobiłem. Wzięłam saletrę o ilości około 300 kg. Pierwszą dawkę, w drugiej pójdzie to samo. Powiem wam, że w takich sytuacjach teraz przydałby się GPS. Ładnie by tu nas pokierował, bez obniżania na oko. Ale stwierdziłem, że jak kupimy sobie większy ciągnik, od razu do niego zamontuję GPS. Turn.
udało się skończyć. Za chwilę pewnie będzie padać, trochę się rozpuści. Lepiej, żeby nie padało, żeby można było jutro uprawić to, bo naprawdę ciężko, ciężko z tymi warunkami, które... Tak mniej więcej obliczyłem sobie w głowie, gdzieś tak 350 kg wyszło tej saletry na hektar. W drugiej dawce pójdzie trochę mniej, pójdzie nie 300, tak jak zakładałem na początku, tylko jakieś tam 250, żeby do... uzupełnić. Szyba się otwiera z tyłu. Jadę teraz trochę umyć rozsiewacz, ustawić go pod dach. I czekamy za następnym nawozem pod kukurydzę. I w końcu zakończyć te siewy nawozu. Dzisiaj wykonuję oprysk na pszenicę. Ta jedynka, mikroelementy. Trochę wieje mi wiatr, ale nie ma tragedii. Powiem wam, te zboża w tym roku, kurczę, nie za ciekawie. Nie wiem, czy to przez to zimno. Dostało wszystko to samo co roku. Dostało, a wyglądają, kurczę, jak widzicie, niezbyt ciekawie. Mamy tu pole podzielone na dwa. Po prawej pszenica, po lewej jęczmień. Pszenica po buraka. Siana któregoś tam października, początek jakoś, nie pamiętam dokładnie. A jęczmień jest po rzepaku. Pryskam Oriusem tego siarcia magnezu i odżywka do listna Plonvit. Opryskiwacz, tak jak widzicie, biarcki, 1500 litrów beczka, 1600. Dobrze się nim pryska, robimy nim drugi sezon, póki co nie narzekamy. Komputer dość taki prosty, Command 190. Myślałem, że gorzej będę zbiewać, ale nie ma tragedii. Takie trochę kradzione te opryski w tym roku. Ciężko złapać dobry termin.
miasta do Sarn. Dużo w tym roku tego biega w pola. Jeszcze tu nam kamienie zostały do zebrania. Może jutro się uda zebrać. Oj, zjechałem trochę, się zagapiłem. Dobra, dojeżdżamy do końca już. Trochę jeszcze zostało. Tu już ścieżki się schodzą. Nie, podjadę tutaj. Mamy to. Zostało mi tam trochę, ale to włączę na całość i tu trochę końca mi zostało. Zabrakło na końcówce, znaczy się. Dobra, kończymy. Zbijamy sprzęt. Na koniec co bym wam dodał, takiej trochę innej perspektywy, jakby czy chcesz, że buraki udało się w tą niedzielę zasiać, były na to ładne warunki, słoneczko, ciepło, tylko wiatr tylko wiał, ale to nie przeszkadzało, w polu też nie było zbyt mokro, także całe szczęście, że udało się dogadać i przyjął pan nam to zrobić. Zostały wysiane 1,2 jednostki na hektar siewnikiem Waderstadt Tempo, był zagregatowany ściągnikiem Case Puma chyba, 150. Tak więc ładną robotę zrobił na nawigacji. Nasion zaoszczędzone w porównaniu do tych siewników mechanicznych. Zobaczymy po prostu co z tego wyjdzie, ponieważ pierwszy raz praktycznie siejemy, mieliśmy zasiane buraki siewnikiem pneumatycznym, dotychczas robiliśmy to mechanicznym cały czas. Słyszałem różne opinie na ten temat siewników pneumatycznych, że wsody piękne, później trochę gorzej. No ale, no nie wiem, dopóki nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Fakt faktem, nasion jest zaoszczędzone dosyć sporo. Teraz czekamy po prostu na wsody.
Powiem wam, że to był taki idealny dzień, żeby zaszli te buraki, ponieważ dzisiaj mamy piątek, minęło 5 dni i cały tydzień deszczowy praktycznie. Jutro też zapadają, na niedzielę też, więc znowu mi nie było tego czasu. A tak wykorzystany czas, więc całe szczęście, że udało się. Chciałem też jeszcze na koniec wam powiedzieć, że zgłosiłem jęczmień do ubezpieczalni. Zobaczycie na filmiku, taki są, taki żółty jest po prostu. Takie są kępy trochę. I zgłosiłem jako ujemne skutki przezimowania. Przyjedzie komisja, oszacuje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek, trochę taki filmik, taki trochę hybrydowy, trochę vlogu, trochę scenek z podkładem muzycznym. Jeśli tak, dajcie znać, czy robi takie coś, czy po prostu same vlogi może. Dajcie w komentarzach znać najlepiej. Dajcie też znać, jak wyglądają u was wasze zboża lub inne uprawy. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam też na Instagrama, tam się dowiecie trochę więcej o mnie. Dzisiaj się z wami żegnam i do następnego vlogu. Na razie, cześć.